świadkiem aresztowania pułkownika Wyciorowskiego. Przepraszam bardzo, nie aresztowania, ale porwania. Bo jak Państwo wiedzą, akt aresztowania, to znaczy został sporządzony 10 maja, a porwany został 1 kwietnia o godzinie 5:00, dokładnie pamiętam. Jestem jeden z ostatnich żyjących, który był świadkiem jego porwania. Proszę Państwa, no, od tego czasu walczę w imieniu rodziny przy pomocy kolegów pułkownika Wyciorowskiego o prawdę. Bo proszę Państwa, w akcie aresztowania jest napisane zarzut: współpraca z Niemcami. Proszę Państwa, ja nie wiem, jak mam to określić. Ja, jeżeli by ktoś napisał współpraca z Armią Czerwoną na przyczółku Sandomiersko-Baranowskim, to ja jestem zgodny. Ale to już jest bezczelność napisać, że jest za współpracę z Niemcami. I proszę Państwa, do tej pory nie można zdjąć tej skazy. Walczymy, znaczy rodzina i koledzy ze służby pułkownika Wyciorowskiego o to, żeby objawić prawdę. Proszę Państwa, wystąpiliśmy do prokuratora w 92 roku, ja może dokładnie nie pamiętam, do prokuratora o dokonanie zbrodni na Wyciorowskim. Proszę Państwa, chyba nie zadziwię chyba niektórych, otrzymałem odpowiedź, którą zresztą ksero mam tu przy sobie, że umorzono sprawę, ponieważ nie jest znany bezpośredni sprawca, czyli ten, który pociągnął za spust pistoletu. Jakkolwiek w treści pisze pan prokurator, że jest takie prawdopodobieństwo, że został zamordowany w więzieniu. Proszę Państwa, jak ktoś, zresztą tutaj było mówione, jest grób, znaczy symboliczny grób w parafii świętego Józefa. Nie ma tam sądku Wyciorowskiego, ale napisaliśmy, bo nie było innej możliwości. Napisaliśmy, zaginął bez wieści, a to jest nieprawda. Ja to pisałem, znaczy, ale muszę stwierdzić, że bo nie mogłem nic więcej napisać. Zginął bez wieści. Trzeba tą tablicę zmienić, ale nie mam jeszcze podstaw prawnych. Proszę Państwa, to jest paradoks. Walczymy 71 lat prawdy dla tego człowieka, któremu się należy pogrzeb, już nie mówię z jakimiś honorami wojskowymi, ale normalnego człowieka, który, jak tu zresztą było powiedziane, był kawalerem Virtuti Militari, 5-krotny Krzyż Waleczny. Czy takiemu człowiekowi nie należy się pogrzeb? Naprawdę, proszę Państwa, to w tej chwili naprawdę trudno coś na ten temat powiedzieć, ale dokąd będziemy jeszcze czekać? Czy dożyjemy? Życzę sobie tylko, żeby w nożu tej chwili, żeby został
Wiktorowski pochowany tutaj na cmentarzu, żeby jego szczątki były pochowane. Nie wiem, jak długo będziemy czekać, bo został, jak wiadomo, tutaj został zamordowany na Mokotowie, pochowany na łączce, na Powązkach, w jakimś worku i na nich, na tych pomordowanych są pochowani VIP-owcy PRL-u. Proszę Państwa, ja się pytam, jak długo będziemy czekać, żeby można było te szczątki odgrzebać i dogrzebać się prawdy, w jaki sposób został zamordowany. Proszę Państwa, nie chcę tu już przeciągać sprawę. Muszę powiedzieć, że walczymy, nie sami. Muszę tutaj podkreślić, że dużo nam pomógł i pomaga poseł Kwitek. I tu jest serdeczne podziękowanie. Proszę Państwa, następnie Związek Jędrusi, który z nami współpracuje, mówię z nami, z rodziną. Proszę Państwa, no muszę tutaj podkreślić, że duży postęp i dużo nam pomógł Pan Jedynak. Serdeczne podziękowanie to z naszej strony. Proszę Państwa, żeby już nie zadodać, gdzie podziękuję wszystkim, którzy nam pomogli i pomagają. Tutaj siedzi kolega Wojtek Targowski, który też w każdej chwili nas wspiera. Ja muszę to podkreślić, tutaj mam kolegę, teraz prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ostrowcu, który też w wielu wypadkach mi pomógł, żeby dojść prawdy. Jest wielu ludzi, którzy pomagają, lecz ta prawda się przebić nie może. Ja serdecznie dziękuję, tylko chciałem powiedzieć, że może patetycznie, ale powiem. Ręce za lud walczące sam lud poobcina. Imię miłe ludowi lud pozapomina. Przejdzie bitwa, przyjdą szumy, przejdą walki i już zapomniałem, ale po bitwie, po szumie zginął, znaczy nie już zapomniałem, proszę Państwa. W każdym bądź razie, ktoś pamięta, jest to cytat Mickiewicza, który mówi o tym, że po bitwie i po szumie zostanie tylko nic, już nie powtórzę, bo zapomniałem. Przepraszam bardzo.